Hej, siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na mapce Przemysłowo. Na początku przypomnę oczywiście jeszcze o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek. Mam jeszcze jedno pytanie do was na samym początku tego odcinka. Przymierzam się być może do nowej serii i mam małe wątpliwości. Chciałbym, żebyście może pomogli mi zdecydować, ponieważ nie wiem, na którą mapkę się zdecydować. Mianowicie chodzi mi tutaj o Osinę i Wolę Zabierzowską. Jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu, którą z tych map wy byście woleli dla siebie. I jeżeli na przykład będzie większość któryś głosów, jeżeli tych głosów oczywiście będzie sporo, to wtedy po prostu wybiorę sobie z tych waszych komentarzy i zaczniemy być może nową serię. Ale to mówię, że być może i niekoniecznie też będzie tak, że jeżeli tych głosów będzie naprawdę, nie wiem, powiedzmy 10 czy 15, no to wtedy jeszcze to będę rozważał, ale jeżeli na przykład będzie mniej, no to wtedy już nie będę brał zbytnio pod uwagę tych waszych głosów, tylko sam zdecyduję. A dodam tylko szczerze, że ja bardziej skłaniam się przy Osinie. Jakoś tak bardziej ta mapka mi pasuje, ponieważ Wola Zabierzowska jest troszeczkę bardziej porozrzucana, ale to już zostawimy sobie te szczegóły na później. Także proszę was, pamiętajcie o napisaniu w komentarzu, co byście woleli zobaczyć na kanale, którą z tych map dokładnie. Także przejdźmy teraz do Przemysłowa, bo jak widzicie, tutaj już jakiś szereg ustawionych maszyn, o co chodzi? I tak jak wspominałem, tutaj wszystkie obszary mam obsiane owsem. Owsem dlatego, że nie będę musiał zbyt często latać do kombajnu i z powrotem. No i jeszcze dodatkowo będę miał z tego słomę. Następnie nie wiem, co będę jeszcze siał. Nie wiem, czy całą słomę będę sprzedawał, bo tak jak obiecałem, niedługo będziemy szli już w kierunku zwierząt, więc może być różnie. Także zaczynamy sobie tutaj żniwa. A, i jeszcze teraz będę musiał wam wyjaśnić, skąd tyle pieniędzy na koncie przecież, tak? Bo no, nie wyczarowałem ich sobie. Kombajn trochę brudny, bo niedawno skończył misję wykonywać. Aczkolwiek nie wykonywał tej misji sam. Tylko z maszynami oczywiście, z którymi można było wykonywać tę misję, więc tam był ten kombajn marki Classy. To była ta misja, o której chyba wspominałem na live, czyli na obszarze numer 32 zbiory jęczmienia tam były. I ten jęczmień też sobie, wiadomo, sprzedałem, troszeczkę tam weszło mi na konto, także fajnie się złożyło. Zarobiłem około 100 tysięcy z tego, co mi się wydaje. To było wczoraj. Tutaj mamy misje odebrane, a tutaj mamy dochód z kontraktów. Przychód ze zbioru? To? Bańkę? Niemożliwe. Czy on nie policzył ten przychód z kontraktu też? Tak jakby? Gdybym miał przedwczoraj bańkę, to dzisiaj też byśmy mieli bańkę na koncie. Chyba jednak sprzedawałem te zbiory i to mi policzyło na konto. Mam tylko 225 tysięcy zysku, tak? A co mam na minusie? Zakup terenu? Coś mi się tu nie podoba. A ja to misję wtedy oddawałem w ten dzień. Więc to by mogło się zgadzać gdzieś tam. No dobra. Bo mi kombajn uciekł, a... Dobra, już nie będę tego... Miejmy nadzieję, że go zdążę szybko dogonić, bo... Jak nie, to będzie lipa. No i teraz oczywiście będę wykorzystał sobie modyfikację nazwaną Follow Me. Będzie tak. Pracownik będzie zbierał... W sumie tak, chyba puszczę tylko Follow Me za tym kombajnem. Bo z tym zbieraniem tych kostek jest troszeczkę problem. Ponieważ tutaj byłaby mała kolizja z kombajnem. No i teraz trzeba naszego kolegę trochę ustawić. Ale najpierw muszę pracownika zwolnić, bo na pracowniku oczywiście nie da się tego zrobić. Dobra, zwolniony pracownik. Jak to wygląda?
30 metrów, 40, 50 metrów za mną sobie jeździ kolego. Żeby nie było. Tutaj teraz będzie pracownik. I żeby mi to wszystko ładnie, sprawnie szło. To mam tak, tutaj mam do zbierania ciągnik, ale mówiłem wam ostatnio, że myślę nad dwoma rzeczami. Mianowicie, wymianą tego klasa na większego klasa, rzecz jasna. Ale też nad kupnem kolejnego ciągnika, bo zobaczcie, tym mogę zbierać tutaj te bele. Wszystko w porządku. Tamten będzie podpięty pod przyczepę, więc mamy już trzy ciągniki wykorzystane, jeżeli chodzi o taką akcję. I teraz tak, jeżeli chciałbym sobie zrobić to wszystko fajnie, płynnie, to potrzebowałbym jeszcze jeden ciągnik. Mam 400 tysięcy. 400 tysięcy to jest kwota, która w zupełności mi wystarczy na jakiś nowy ciągnik. No i tutaj naprawdę wybór jest kosmiczny, bo oczywiście klasy, ale tak jak mówiłem, dwa klasy na gospodarstwie wystarczą. Jak będę wymieniał tego mojego klasa, to kupię sobie po prostu tego większego. Xerion na razie zostanie, nie mam aż tak dużych maszyn, żeby sobie Xeriona kupować. Tutaj tego Challengera miałem na mapie, tego chyba z gąsienicami miałem, na mapie Ravenport, więc też za bardzo go nie chcę. Fenda, miałem tutaj tego Fenda 1000, więc on mi bardziej pasował. No i teraz tak, nie grałem nigdy tym case'em. Tym też chyba nie grałem w sumie. John Deere'ami oczywiście gdzieś tam jeździłem. Ale nie grałem tym case'em, nie grałem Massey Fergusonem, chociaż nim tutaj za bardzo nie chcę też grać, bo no 400 koni to nie jest też mało, ale chcę kupić sobie tego case'a. Zdecydowałem, wiem, że niektórym się to może nie podobać, ale zdecydowałem się na tego case'a. Nie wiem czemu, po prostu na razie będzie ten case'ik. Ewentualnie później moglibyśmy coś jeszcze zamienić. Myślałem też nad tym Deutsche Fachrem serii 9, jednakże on tutaj wygląda zacnie. O kurde. Nie wiedziałem, że on tak fajnie będzie wyglądał, jak go się przerobi. 336 koni. Wiecie co? Skoro on tak ładnie wygląda, to kupię sobie tego Deutsche Fachra. A co mi tam? 271 tysięcy. Idziemy go sobie obejrzeć. Ja oczywiście gdzieś tam misję wykonywałem na tym ciągniku. Stąd też to, że mi się tak bardzo podoba. Ja nie wiedziałem, że on bo to ma Warrior, okej. Dlatego taka czarna stylowa. No dobra, okej, gościu. To teraz sobie lecimy na gospodarstwo. I trzeba będzie to upłynnić w sensie takim, że no ten ciągniczek będzie, no i to jest, kurde, no to jest to, co ja wtedy mówiłem. Jeżeli chodzi o wnętrze tego ciągnika, no to ja jestem tutaj zachwycony, serio. Ten Deutsche Fach jest mega, mega zarąbisty w środku. I ten dźwięk też jest naprawdę bardzo fajny. No i tak, wiem, że to nie jest nowy ciągnik, nowa marka w farmingu. Ale o dziwo jakoś mi umknął ten ciągnik pod natłokiem tych innych marek, promowanych bardziej, w sensie na przykład John Deere, case'y, chociaż tym case'em nie grałem, ale na przykład tymi przegubowymi wcześniej, na przykład na 17 grałem. W 15 nie pamiętam, czy ten ciągnik był w 15, ale jeżeli był, to być może nim grałem, aczkolwiek od 15 na pewno też się dosyć mocno zmienił, więc tutaj to wszystko podświetlane. No i te zegary, no to jest przecież, no brak mi słów. Naprawdę. Nowa zabaweczka wjeżdża na gospodarkę. No i serio, ja jestem zachwycony, jestem mega zadowolony ze swojego wyboru. Też tego case'a chciałem, ale no ten też jest kozak. No za tego na przykład Deutsche Fachra mógłbym tego case'a sprzedać, ale case'ik ma 250 koni, więc on nie jest słaby. On jest dosyć przydatny, jeżeli o to chodzi, i jego cena za sprzedaż też nie jest jakaś bardzo, bardzo wysoka. Dlatego na razie zostaje.
No i dobra, tak jak wspominałem, po zakupie ciągnika następnego najprawdopodobniej kupię sobie jeden z obszarów i wtedy dopiero zaczniemy sobie już działać w kierunku zwierząt. No jakoś ostatnio chyba umknęło mi to, żeby zrobić live'a tutaj jeszcze z tej serii, więc myślę, że będziemy musieli to jakoś nadrobić. Najwyżej w przyszłym tygodniu będzie jakiś taki większy nacisk na przemasowo, jeżeli chodzi o live oczywiście, ale to chciałem dodać. I teraz tak, tutaj ten obszar sobie obsieję chyba już ostatni raz tak naprawdę, później zasieję tutaj łąkę, bo tutaj zbieramy kosteczki, zbieramy. Ale tutaj z tym zbieraniem tych kostek to ja naprawdę nie mam też problemu tą słomę tutaj zebrać i sprzedawać, bo to akurat nie jest ani czasochłonne. A tak naprawdę, no chyba mógłbym ustawić tego pracownika, ale kurna, żeby mi to jakoś... No i tutaj ten też właśnie, nie przeciągnie tej przyczepy. Ale zebrał. Mógłbym ustawić też tego follow me, aczkolwiek, no tak jak mówiłem, problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy jest to pole dosyć krótkie. I później na przykład ten ciągnik jechałby na wprost kombajnu i to byłby duży problem. A nie mam chyba jak tego zrobić, żeby... Czy chyba nie ma takiej możliwości, żeby tutaj to jakoś zorganizować? No nie da się niestety. Od razu zabieramy. No i teraz lecę sobie oczywiście do mojego nowego nabytku. Zobaczymy, jak on sobie będzie radził tutaj z tym siewnikiem. Ja tutaj nie muszę wykonać jakiejś orki, wapnowania, czegokolwiek takiego, bo nie chcę... Wapnowanie. Czyli jednak. No dobrze. Ja tutaj nie wykonywałem wapnowania ostatnio? Nie. No ale dobrze, no skoro wapnowanie... No to kolegę czeka tutaj brudna robota, widzę. Na szczęście chyba rozsiewacz do nawozu jest pusty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja bym chciał bardzo zobaczyć ten ciągnik w nocy, serio. Jak on wygląda w środeczku. Więc pierwsza praca Deutsche Fachra, który został kupiony do ciężkiej pracy, będzie rozsiewacz do nawozu, wapnowanie. Musi ktoś wykonać w sumie, tak? Nie, to jest nawóz. Czyli muszę sobie lecieć jeszcze na stację wapnowania. Dobra, ja już nazbierałem jedną przyczepę Bell, więc pora je sprzedać. Możecie sobie przy okazji zobaczyć, ile dostanę za to właśnie pieniążków. Także przyczepa się otwiera, naciskamy Y i te pieniążki właśnie... No prawie 12 tysięcy za taką przyczepę, więc całkiem fajnie, przyzwoicie. Tamten obszar sobie uporządkuję. No i oczywiście zaczniemy sobie pracować nowym ciągnikiem. Dobra, jak widzicie, obszar uporządkowany i oczywiście żniwa będę sobie kontynuował albo poza odcinkiem, albo zrobimy sobie jakiś live'ik i sobie będziemy dalej ogarniać tutaj żniwa i żebym miał pieniążki na nowy obszar oczywiście. Także odpalam jeszcze raz ten ciągnik. No mi się podoba dźwięk, nie wiem czy wy dobrze słyszycie, bo tutaj przeważnie mam przyciszone te odgłosy. Więc jeszcze raz może zrobimy sobie. No mi się wydaje, że bardzo fajnie, chociaż w środku lepiej słychać ten ciągnik. Muszę sobie trochę przyciszyć, bo u mnie na słuchawkach to jest dosyć głośno. Teraz rozrzutnik oczywiście rozkładamy. No i jak tutaj ogarnę, a na tamtym obszarze też będę miał... I wygląda na to, że wszędzie mam do zrobienia wapnowanie chyba. Kurczę, ale mi się wydawało, że ja to wapnowanie robiłem po prostu wcześniej. No nie wiem, nie chcę się tutaj kłócić farmingiem, ale... No, wyczuwam podstęp, bez kitu. I jedziemy.
No nie wiem, napiszcie w ogóle w komentarzach, co wy sądzicie o tym ciągniku. Ja w ogóle nie wiedziałem, że on tak zarąbiście wygląda. Naprawdę. Jestem tak mega zaskoczony. No cholera. Jest zabaweczka fajna. Fajna zabaweczka jest. Będzie czym w polu orać. Także, słuchajcie, nie zapomnijcie napisać, którą mapkę wybralibyście na nową serię na moim kanale. Osina czy Wola Zabierzowska. I od razu dodaję, że ja skłaniam się bardziej przy Osinie. Nie wiem, bardziej mi się ta mapa podoba. Tak jak mówiłem, Wola Zabierzowska jest troszeczkę bardziej taka porozrzucana, ale... Ale też jest spoko, bardzo fajny klimacik i ten sklep u Krysi, mega. Co lepsze, to na wiosce, w której ja się wychowałem, też był sklep i jak zgadniecie, jak miała na imię pani właścicielka, no to jesteście najlepsi na świecie, serio mówię. Dobra, pamiętajcie też zostawić łapę w górę, zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek jak zwykle. Do usłyszenia już wkrótce, dzięki za oglądanie, hej!